Kostka, witam serdecznie w kolejnej rozmowie dnia. A dzisiaj gościmy pana Jerzego Żniaka, wicemarszałka województwa Dolnośląskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie marszałku, nie udało się spotkać się pod koniec 2013 roku, zatem dziękujemy, że skorzysta pan z zaproszenia z 2014 roku. No i takie pierwsze pytanie, które chciałbym wtedy zadać, a zadam teraz, a mianowicie o podsumowanie tego 2013 roku. Jaki on był w ogóle dla zarządu i dla województwa dla mieszkańców Dolnego Śląska? Panie redaktorze, pozwoli Pan, że ja zacznę, może właśnie też nie udało nam się spotkać w 2013, pod koniec 2013, więc nie miałem okazji złożyć mieszkańcom Jeleniej Góry, Kotliny Jeleniej Górskiej życzeń na 2014 rok, dlatego też teraz trochę może spóźniona, ale przede wszystkim z serca życzenia zdrowia i, i, i szczęścia w 2014 roku, żeby ten 2014 rok był Lepszy, ciekawszy od roku, który nam niedawno się skończył. A podsumowując, 2013 rok dla samorządu województwa dolnośląskiego był to trudny rok. Rok wielu inwestycji, które kończyliśmy, które kończymy, i takimi sztandarowymi inwestycjami, za które między innymi właśnie ja odpowiadam to inwestycje drogowe, gdzie w zeszłym roku oddaliśmy dwa mosty, dwa mosty na Odrze, właściwie trzy mosty, bo jeszcze most na Nysie Łużyckiej między Hradkiem a Cital. cały czas inwestycja trwa, prace trwają na budowie szpitala nowego szpitala na 550 łóżek we Wrocławiu. Także to był rok pracy i, i rok y, takiego przygotowywania się do nowej perspektywy finansowej, y, która będzie od 2014 do 2020 roku. Przygotowywanie regionalnego programu operacyjnego, bo teraz cały czas trwają rozmowy pomiędzy zarządem województwa, przedstawicielami zarządu, marszałka, wicemarszałka Jurka Tutaja z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego o propozycja listy projektów kluczowych dla województwa dolnośląskiego programu, to co, ma, co oczekujemy, że rząd ze środków unijnych zrobi na terenie Naszego województwa, gdzie przede wszystkim podkreślamy inwestycje drogowe, inwestycje kolejowe. Także to był rok pracy, ale przed nami też jest rok dużych Wspomniał Pan, pan prac. o szpitalu, zatem no, nie sposób zapytać o ten prezent noworoczny, który przede wszystkim pracownikom dyrektor Woźniak stworzył, a mianowicie, no, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście, prezent noworoczny, a mianowicie ten płatny parking dla pracowników. Ja nie mówię dla, dla pacjentów, no bo on był zawsze płatny. Natomiast no pana, pana zdaniem, czy lekarz, który zarabia kilkanaście tysięcy złotych, którego stać na to, a pielęgniarka 1500 1600, jak ma wydać dodatkowo, pana zdaniem to jest moralne to jest dobre rozwiązanie i w jaki sposób to należy rozumieć? Przede wszystkim jest to decyzja dyrekcji szpitala. Taka, takie rozwiązanie jest praktycznie prawie chyba we wszystkich szpitalach wrocławskich, podległych nie tylko Marszałkowi, ale i Innym organie, organom założycielskim, jak chociażby szpitale, szpitale kliniczne. Czy to jest yy, moralne, że powiedzmy taka, taka sama kwota jest dla dyrektora szpitala, a, przepraszam, dla dyrektora chociażby, też, bo on to, też płaci, czy dla lekarza, a dla yy, pielęgniarki, czy dla yy, pani bądź osób yy, tej obsługi technicznej? Yy, to... Yy, Wydaje mi się, że jest możliwość rozwiązywania takich, takich problemów, można to w jakiś sposób dochodowo też zróżnicować, ale to jest pole otwarte do rozmów między pracownikami a dyrekcją szpitala i ja widzę możliwości różnych rozwiązań i, i tu jest otwarta karta i myślę, że dyrektor, dyrektor i dyrektor i kierownictwo szpitala do takich rozmów Przypuszczam, że przystąpi. Czy interweniowali u Pana mieszkańcy, radni chociażby, bo jeżeli chodzi o Urząd Miasta to tak? Jeżeli chodzi o naszą redakcję, to również my dwukrotnie zajmowaliśmy się tym tematem. 200 tysięcy złotych na, na system, który ma się sprawić za dwa lata, ale zapytam o tą przede wszystkim interwencję. Jak to nie, było? nikt nie interweniował. Przepraszam, interweniował u mnie jeden z, z mieszkańców odnośnie osób niepełnosprawnych. Dzwoniłem do pana dyrektora, powiedział mi, że jest to rozwiązane w ten sposób, tak jak w innych jednostkach, że e, e, podjeżdża e, osoba dowożąca taką Osoby, nie, kierowca dowożący taką osobę niepełnosprawną. 15 minut jest bezpłatne i w tym czasie jest możliwość, powiedzmy prze, że ta osoba niepełnosprawna wyjdzie i, 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 i powiedzmy kierowca wyjedzie w ciągu tych 15 minut. Ja myślę, że jest. Jest to wprowadzone, ale tu jest jeszcze wiele możliwości różnych, które ma dyrekcja i jest możliwość dostosowania działalności tego parkingu, pobierania opłat, informacji. Także to tutaj trzeba po prostu dużej takiej dozy życzliwości ze strony dyrekcji a i, i zrozumienia i dla pracowników, i dla pacjentów. I myślę, że to... Mam nadzieję, że prędzej wśród, wśród dyrekcji zostanie wypracowany taki model. Ja to py te pytanie już zadawałem prezydentowi. No, rozumiem, że to nie jest, pana, nie jest Pana kompetencji. Natomiast chciałem się zapytać jeszcze, tak kończąc już na temat tego słynnego już, można powiedzieć, szlabanu. Plac, który, na którym parking się znajduje, od wielu, wielu lat jest zwalniany z podatku od nieruchomości. Jest on przeznaczany komercyjnie poniekąd, no więc tak naprawdę podwójna korzyść dla szpitala. Powiem tak, no to yy, ciężko nazwać jakąś podwójną korzyścią dla szpitala. No, 300-kilkadziesiąt tysięcy. Zdajmy sobie sprawę, że 300-kilkadziesiąt tysięcy to dotyczy całego szpitala. Tak, podatek łącznie, od nieruchomości Tak, gruntu. Łącznie ten, jak gdybyśmy potraktowali ten plac odrębnie, to tutaj jest podstawa do tego, że prezydent, myślę, że jest podstawa do tego, żeby prezydent wtedy wprowadził jakąś opłatę z tytułu korzyści. Nie wiem, jak to jest robione w innych jednostkach. Ale chwała prezydentowi, Radzie Miasta Jeleniej Góry, ja cały czas to podkreślam, jeszcze będąc jako radnym, zabiegałem o to, żeby ówczesny prezydent zwolnił szpital z podatku, z tego względu, że szpital nie jest jednostką dochodową. Szpital, a szczególnie szpital Jeleniogórski, od wielu, wielu lat ma niski kontrakt, od wielu lat udaje nam się. Wspólnie i z Jurkiem Pokojem i z kadrą kierowniczą zwiększać ten kontrakt, ale on dalej jest za mały. Kilka lat temu, jak rozpoczynaliśmy, jak ja rozpoczynałem współpracę ze szpitalem w Jeleniej Górze, jak rozpoczynałem zarządzanie służbą zdrowia, wojewódzką służbą zdrowia, ten szpital miał kontrakt rzędu około 60 milionów złotych. Dzisiaj tam jest ponad 100 milionów złotych, ale dalej brakuje. Tam jest w granicach około 110 milionów złotych, ale dalej brakuje. Brakuje jeszcze przynajmniej 10-15 milionów złotych. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale jedy, pierwszy podstawowy to jest to, że startuje ten szpital z niskiego pułapu. Startował z niskiego pułapu. On miał bardzo wiele oddziałów pozamykanych. On ma dzisiaj kontrakt ograniczony dla czterech podstawowych oddziałów ograniczony tylko dla miasta Jeleni Góry, A pacjentów przyjmuje z obszaru większego. Ponad 50% pacjentów na tych czterech podstawowych oddziałach to są pacjenci spoza miasta Jeleni Góry. I za tych pacjentów, tak naprawdę, szpital teoretycznie nie ma płacone. I to jest ten podstawowy problem. I tutaj jesteśmy w stałej takim sporze, z Narodowym Funduszem, z oddziałem we Wrocławiu. Rozpoczynać się będzie konkurs na lata 2015, 2016 i 16 i 17 i wtedy chcemy, żeby kontrakt dla tego szpitala był zwiększony, żeby mógł ten szpital ubiegać się o kontrakty w innych powiatach. A czy to nie jest też tak, że dużo zależy od negocjacji? W jaki sposób są prowadzone? No niektórzy mówią: twarda ręka. A to być może tej twardej ręki zabrakło przy negocjacjach, czy to nie ma dużo, nie ma wpływu? To nie jest tak, że twarda ręka. Są określone, określony podział pieniędzy na poszczególne powiaty i zamknięcie dostępu dla niektórych, dla, tylko dla tych czterech oddziałów do powiatu grockiego i jelenigórskiego powoduje to, że w ten kontrakt jest zmniejszony na, tylko do, do mieszkańców Jeleniej Góry, ale przecież ten szpital przyjmuje też mieszkańców i powiatu lwóweckiego i powiatu lubańskiego, jeleniogórskiego Powiatu I za tych pacjentów teoretycznie nie ma płacone, bo ma kontrakt tylko dla, do, na rzecz mieszkańców Jeleni Góry. I to jest właśnie jednym z problemów. Czy twarde negocjacje? Ja zdaję sobie sprawę, że pan dyrektor. Woźniak, pani dyrektor Bokiej i, i, i dyrektor Markiewicz negocjują, my pomagamy w negocjacjach i tam, gdzie powiedzmy mogliśmy tą twardą rękę i ten, 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 ten twardy sposób negocjacji pokazać, to zrobiliśmy, takim przykładem były chociażby kontrakt psychiatryczny. Nasze szpitale psychiatryczne w tym roku, to znaczy przepraszam, w zeszłym roku w pewnym momencie wypowiedziały umowę. Bo wiedzieliśmy, że ta umowa doprowadzi do sytuacji takiej, że znajdą się w bardzo problematycznym miejscu, że nie będą mieli pieniędzy na zbilansowanie się. Po wypowiedzeniu kontraktu usiedliśmy z powrotem. Te nasze szpitale wojewódzkie usiadły z powrotem, z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, a mieliśmy argument do tego, żeby kontrakt został zwiększony, bo na Dolnym Śląsku był jednym z najniższych na, na tą obsługę psychiatryczną, na, 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 najniższych w Polsce i został ten kontrakt zwiększony, także szpitale psychiatryczne nam się bilansują. Ja myślę, że w 2014 roku, negocjując na 2015 rok, już nie pozwolimy na to, żeby to było, ten kontrakt był zamknięty tylko do powiatu Jeleniogórskiego, Grodzkiego. Do Grodzkiego, dokładnie. Panie Marszałku, Jaka jest obecnie kondycja szpitala? No bo nie tak dawno donosiliśmy chyba, że z chyba roku 2012 i początek 13, że no nareszcie 50 milionów złotych długu udało się spłacić. No co już kolejne miesiące i znów pod kreską? Tak, tylko że proszę popatrzeć, jak jest pod kreską i nad kreską. Bo pod kreską jest kilka milionów złotych, ale nad kreską jest też tyle samo. Z tego względu, że ten szpital, biorąc pod uwagę kontrakt, jaki posiada, robi niestety nadwykonania. Który ja nie... później musi dochodzić w sądzie. Który rozdział? później dochodzi w sądzie i teraz niedawno wygrał z Narodowym Funduszem, nie pamiętam, kwotę gdzieś ponad 2 milionów złotych za ratujące życie, za procedury onkologiczne. Co też dla mnie jest niezrozumiałe, że trzeba iść do sądu i, i, i dobiegać, do, dochodzić swoich praw z tytułu z tych zabiegów, które były prowadzone, za które powinno się zapłacić. I ja powiem szczerze: ja nie mam takiej wewnętrznej siły i, i z drugiej strony też moralnej, żeby powiedzieć dyrektorowi szpitala, E, przestań przyjmować pacjentów i, i powiedz pacjentom, że niestety e, e, Nie limit się wyczerpał. I przestajemy przyjmować. I z jednej strony te nadwykonania, które robi szpital, bilansują te straty, które szpital ponosi. To jest właśnie problem z małego kontraktu. To nie jest problem złego gospodarowania, złego zarządzania szpitalem. Pewnie można by było wiele rzeczy zrobić lepiej niż teraz. Ja nie mówię, że to jest szpital, który jest super zarządzany, ale nie jest źle zarządzany. Ale z drugiej strony te nadwykonania. Te nadlimity, które są robione, bilansują się z tymi stratami, które szpital akurat wypracowuje. Kończąc temat szpitala, bo na pewno dużo czasu poświęcamy, no ale nie rozmawialiśmy zbyt długo na ten temat. Dużo tematów także od naszych telewizorów. Pani Marszałko-Sor, Szpitalny Oddział Ratunkowy i. Sposób przyjmowania pacjentów, czekanie w kolejkach. Ja rozumiem, że jeżeli policja przywiezie osobę pijaną, no to w pierwszej kolejności, bo jest zagrożenie życia. Natomiast no, często długo się czeka. No, niekiedy tak naprawdę tam dochodzi do scen to opisywały także lokalne media. Czy coś w tym kierunku zostało zmienione? Czy też Państwo jako zarząd, jako Urząd Marszałkowski, no w jaki sposób potrafiliście rozwiązać ten problem? To znaczy, to jest, przede wszystkim ten problem powinien rozwiązać dyrektor szpitala, dyrekcja szpitala. Ja wielokrotnie też zwracałem uwagę dyrektorowi szpitala, pokazywałem jak gdzie indziej jest to zorganizowane, gdzie jest pierwszy moment to jest sortowanie pacjentów, bo na SOR nie ma prawa pacjent wejść na nogach. Sor to tylko wjeżdżają karetki i na, na SOR tylko wjeżdżają karetki, i tam jest pacjent ten, który gdzie, gdzie się. Bo, bo jak sama nazwa wskazuje: szpitalny oddział, oddział ratunkowy. ratunkowy, gdzie się go ratuje, gdzie jest zagrożenie życia, i trzeba, i trzeba tego pacjenta jak najszybciej zabezpieczyć, żeby nie było jakichś komplikacji, żeby w ogóle uratować tego pacjenta. Tu niestety w Jeleniej Górze ten problem nie jest rozwiązany. Ale w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ten nasz szpital będzie starał się właśnie o rozbudowę SOR-u, tak żeby ci pacjenci nie, nie mieszali się. Z jednej strony byli ci pacjenci, którzy wymagają takiego szybkiego działania, Czyli wjeżdżają karetkami, i z drugiej strony jest sortowany pacjent, idzie do, do tych ambulatoryjnych, do, do zabezpieczania takiego, jak często się zdarza, że przyjdzie sam na nogach ze złamaną ręką bądź z bólem takim, który jest powiedzmy możliwy do określenia i nie wymaga ratowania życia. I, to jest pierwszy ten moment i tego brakuje tutaj w szpitalu. I stąd jest właśnie między innymi tych wiele, wiele zastrzeżeń do pracy szpitalnego oddziału ratunkowego i myślę, że to w najbliższym czasie przez szpital zostanie wypracowany taki model, który pozwoli, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Ostatni temat związany ze szpitalem, a mianowicie zatrudnienie w szpitalu. Dyrektor Woźniak i jego żona. Dyrektor Markiewicz, jego żona pani Beata Bokiej, dyrektor finansowy i ordynator, szpic, ordynator wydziału e, alergologicznego pan, pan także Bokiej. No właśnie, proszę mi powiedzieć, czy to jest w jakiś sposób konsultowane, czy to jest oczywiście na no, pewien stopniu także, także rzutuje na obraz szpitala? To o ile ja wiem, to to było już od wielu, wielu lat. W tym szpitalu pracują rodziny, ale to jest normalne, że pracują rodziny, bo po, proszę popatrzeć i, i to są jeden i, i drugi, jedy, w małżeństwie są lekarzami. Bądź poznali się w tym szpitalu. To, co teraz wypada, żeby się jedno zwolniło i drugie. Te. Biorąc pod uwagę jeszcze sytuację taką, że tak naprawdę brakuje nam kadry wykształconej medycznej, to ja powiem szczerze, nie widzę takich możliwości, które by, 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 takich sytuacji, które by pokazywały coś niezgodnego i z prawem, i niezgodnego z takim działaniem społecznym. Praktycznie nie ma tutaj takich sytuacji. Wydaje mi się, że, że to, że to trwa już nawet chociażby od, od lat i że ci ludzie razem w służbie zdrowia pracują od wielu, wielu lat to to powoduje, nie, nie powoduje żadnego rodzaju e, zastrzeżeń do, do taki, dzia, takiego działania szpitala. Obiecywałem koniec tematu szpitala. Tu chciałbym przede wszystkim podziękować naszym telewizom za pytania, bo ja widzieli, też dziękuję. wiedzieli, Jestem... że marszałek przyjdzie, będzie rozma będziemy rozmawiać przede wszystkim o szpitalu, w jaki sposób należy ułatwić pracę. To znaczy... Problem szpitala leży nam na sercu i Urkowi, Pokojowi. I my od wielu, wielu lat staramy się, a wygląda na to, że trochę nam wychodzi, no bo chociażby kilka lat temu to tutaj był tomograf, kompuret... tomograf dwurzędowy, takich to chyba jest tylko jedyny szpital w Jeleniej Górze, ze szpitali wojewódzkich miał. Dzisiaj tak naprawdę jest rezonans magnetyczny najnowocześniejszy, tomograf jest najnowocześniejszy. Taki, tych, tych Powiedzmy, urządzeń nie powstydziłyby się szpitale kliniczne. Kontrakt zwiększany jest praktycznie prawie, że z roku na rok. No ale staramy się zrobić to, co jest w naszych możliwościach. Mam nadzieję, że powiedzmy od 2015 roku polepszy się sytuacja, bo uda nam się wywalczyć, żeby ten kontrakt nie opiewał tylko na, na miasto Jelenią Górę, ale był też szerszy. Panie Marszałku, zmieniamy temat, wracamy na, na do kolei, bo to także jest ulubiony nasz temat. Eee, też w ostatnim czasie wywołał sporo kontrowersji, na szczęście udało się już ten słynny most doprowadzić do takiego dwa. stanu, że on, dwa mosty, że nie będą dwa. one zagrażały życiu i zdrowiu podróżujących. Pociąg jeździ od poniedziałku, od 13 stycznia i dobra wiadomość dla wszystkich miłośników biegów narciarskich, chociażby. Tak, dobra wiadomość, bo może jest możliwość dojechania na Polanę Jakuszycką pociągiem, i nie tylko już teraz z strony czeskiej, ale też i od nas tutaj z Jeleni Góry. Tak jak i państwo, nie potrafię zrozumieć, jak to mogło dojść do sytuacji takiej, że przy remoncie linii kolejowej, kiedy PKP-PLK dostaje pieniądze, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli. Pośre za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego od nas nie potrafi przewidzieć sytuacji takiej, że na tej linii kolejowej są dwa wiadukty, które stanowią zagrożenie. I w ramach prac, które tam były prowadzone przez rok czasu, można było wszystko zrobić z tymi dwoma, dwoma wiaduktami. Ale niestety, niestety ktoś nie pomyślał w PLC. I nie zrobiono takich, takich działań. Dla mnie jest to karygodne. Ja zwróciłem się do pana prezesa Paszkiewicza o to, żeby została ta sprawa wyjaśniona. Łącznie z konsekwencjami? To już zostawiam panu prezesowi, bo pan prezes samodzielnie podejmuje takie decyzje. To nie moją rolą jest sugerować, co ma zrobić, ale pokazuje do jakich, sytu do jakich paradoksów doszło, że po wyremontowaniu linii kolejowej. Ta sama jednostka zwraca się o, o zamknięcie, bo, bo nie, nie są zabezpieczone dwa, wiadukty, dwa mosty, które są nad linią kolejową. Czyli obudzili się na kilka dni przed zakończeniem remontu. Dla mnie jest to niezrozumiałe, karygodne i myślę, że prezes Paszkiewicz w jakiś sposób podejmie decyzję co do, co do pracy jego, jedno, jego przedstawicieli i jego jednostki tutaj na Dolnym Śląsku. Odnośnie linii 274, czyli linii Wrocław-Jelenia Góra dalej mamy oszczędności, już jest pociąg, który jedzie dwie godziny, około 2 godziny 15 minut i tak jak Państwu cały czas powtarzamy, jak mantrę, że dojdziemy do, w końcu do, mam nadzieję, przy pracach, te które prowadzi PLK, przy naszym dopingowaniu, bo tu cały czas rozmowy w Ministerstwie prowadzimy. Sam osobiście wielokrotnie byłem u ministra wcześniej Masela, teraz jest nowy minister. Jeszcze nie miałem okazji go odwiedzić, ale byli dzisiaj moi współpracownicy i rozmawiali między innymi. I też ich prosiłem od razu, żeby przypomnieli nowemu ministrowi, że jest taka linia kolejowa Wrocław-Jelenia-Góra, która wymaga prac i, i te prace cały czas trwają. I mam nadzieję, że zejdziemy w nowym rozkładzie jazdy 2014-2015, tak jak to zostało powiedziane przez ministra Masela, poniżej dwóch godzin, w granicach godzina 55-56. I trzymam kciuki. I z tego tytułu też pojawiają się dodatkowe pociągi. Czy to pociąg z Warszawy jeden dodatkowy, czy to pociąg z Dyni. Także to, to jest skutek właśnie tych prac prowadzonych na tej linii kolejowej. Kolejnym pozytywem jest także to, że lokalni przewoźnicy drogowi zmniejszają ceny, bo widzą, że kolej będzie zagrożeniem. Dlatego. Teraz można po, po promocyjnej cenie dostać się do stolicy Dolnego Śląska, ale skoro drogi, to zatem plany remontowe i w ogóle plany na rok 2014, jeżeli chodzi o budżet. Starostwo się chwali 6 milionów złotych, ale nie, nie porównujmy powiatu do, 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 do województwa dolnośląskiego. No zatem, jakie jest, jak jest u Państwa, jak jest w zarządzie przeznaczona kwota? My chcemy remontować pieniądze, drogi wojewódzkie za kwotę mniej więcej w granicach około to jest, są tylko remonty, w granicach około 100 milionów złotych na całe, na, na, na wszystkie drogi wojewódzkie na Dolnym Śląsku. Cały budżet w wydatkach to jest ponad 2 miliardy, takiego budżetu jeszcze samorząd województwa dolnośląskiego. Nigdy nie miał. Będziemy z prac inwestycyjnych to przede wszystkim kończymy te inwestycje, które, które rozpoczęliśmy, czyli remont drogi dzierżoniów włagiewniki żerniki, siechnice. Druga droga, czyli kończymy powoli obwodnicę wschodnią Wrocławia. W tym roku chcemy rozpocząć obwodnicę. U nas nazywa się to Mysłakowic, ale to jeszcze jak mnie nie było, to poprzednicy, tak na poprzedni kolega, który wprowadzał tą, tą inwestycję do projektowania. Tak nazwała tak naprawdę jest to obwodnica Miłkowa i Ścięgien i w tym roku chcemy rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy i wprowadzenia go na plac budowy i rozpocząć prace budowlane. Także to z tych inwestycji, które tu u nas planujemy, będziemy też projekt przeprowadzali obwodnicą. Piechowic, to co w momencie, kiedy spotkaliśmy się w Piechowicach, w fabryce Wepa, wtedy deklaracja z naszej strony padła: taką obwodnicę w ramach drogi 366 chcemy poprowadzić. Także prace inwestycyjne tu u nas też będą prowadzone. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wspólnie z wójtem Jerzowa Sudeckiego wykonać Przynajmniej pewien odcinek chodnika w Dziwiszowie, i wtedy moglibyśmy może trochę poprawić już nawierzchnię, bo tam cały czas z nawierzchnią czekamy na, na, na wybudowanie chodnika. Także prace inwestycyjne i prace remontowe na terenie tutaj Kotliny Jeleniogórskiej będą robione. Panie Marszałku, tematów jest zbyt wiele, ale nasz czas oczywiście jest ograniczony. Ja myślę, że jak spotkamy się za pół roku, porozmawiamy. Miejmy nadzieję o strójce, miejmy nadzieję o tej strategii dolnego śląska, no i o kolejnych tematach, które się zrodzą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę. Państwu oczywiście dziękuję również za uwagę. Przypominam, rozmawiałem z panem Jerzy łóżniakiem, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Do dziękuję zobaczenia. bardzo, do widzenia.